Spadkobiercy właścicielki zakładu fotograficznego w Garwolinie przekazali lokalnemu portalowi historycznemu ponad 30 tysięcy zdjęć mieszkańców miasta i okolic. Wśród fotografii znajdują się i takie, które powstały jeszcze przed wojną. To fotografie, które nigdy nie zostały odebrane z zakładu. Wiele z nich jeszcze sprzed II wojny światowej. Autorka Barbara Witczak-Witaczyńska zmarła 4 miesiące temu. Powiedziała o tym, że chciałaby, aby wszystkie jej zdjęcia zostały upublicznione. Zdjęcia twórcom portalu przekazała rodzina autorki fotografii. Cieszymy się, że znaleźli się ludzie, którzy tak ofiarnie i bezinteresownie chcą zajmować się tymi starymi fotografiami. Twórcy portalu ucyfrowili już 5000 zdjęć. Zdjęć. Przed nimi jeszcze ponad 25 tysięcy. Skanujemy skanerem, który został współfinansowany przez miasto, ale nie ukrywamy, że drugi skaner bardzo by nam pomógł i przyspieszył e, pracę nad, nad archiwum. Kolejne osoby odnajdują się na zdjęciach swoich bliskich. Hanna cała odnalazła swoje zdjęcia ślubne. 40 lat, no zdziwienie, bardzo, bardzo, łzy w oczach, a syn mówi, mamo. Tu jest tata ze słynnym Afro. Mój mąż miał włosy bardzo, bardzo kręcone. Prowadzący portal Sebastian Jędrych i Krzysztof Kot zbierają pieniądze na zakup specjalistycznego skanera. Urządzenie kosztuje około pięciu tysięcy złotych.